Jesteśmy w Białej Podlaskiej przed sklepem Leoś. W tym odcinku Zmieniaj sklep, zwiększaj zyski, poznaj swojego klienta. Nasza redakcja Hurt i Detal wraz z Shop Doktorem, a także firmą Oki Europe zmienia sklep pani Agnieszki. A teraz zobaczmy, jak zmiana komunikacji wizualnej wpływa na polepszenie zysków placówki handlowej. Marku, sklep pani Agnieszki przeszedł metamorfozę. To prawda. Wraz z firmą Oki zostały wydrukowane banery, jak na przykład ten. Opowiedz nam proszę, jakie jest zadanie komunikacji POS w sklepie spożywczym. Asiu, tak naprawdę komunikacja bardzo wiele zmienia. Przede wszystkim porządkuje i daje informacje o kategoriach. Jeżeli wchodzimy, tak jak my jesteśmy na wprost wejścia, klienci wchodzą, to zobacz, z ich perspektywy widać od razu, jakie mamy kategorie produktów. Czy mamy produkty chemiczne, czy produkty sypkie, czy soki, napoje, czy też kawa i herbata. Czyli tak naprawdę zwykły układ alejek pozbawiony komunikacji, co powoduje? Powoduje, że tak naprawdę klient nie wie, gdzie ma wejść, tak? Poza tym, że ma możliwość, bo nie ma żadnych blokad, jest przejrzyście, ale pokazuje kategorie produktów. Może spowodować, że zakupy, które mam zapisane na kartce, ale są też rzeczy, których na przykład nie zdążyłem zapisać. Wtedy wiem, że na przykład po kategorii produktów, takie jak mąka, kasze czy ryż, mogę wejść do tej alejki. Dla sklepu to powoduje, że zwiększa rotacja między alejkami, czyli komunikacja POS tak naprawdę, szczególnie ta jest nawigatorem, jest przypomnieniowym zakupem impulsowym oraz informacją o tym, co znajduje się w każdej z alejek. Dzień dobry, nazywam się Patryk Wąsowicz, pracuję w firmie Oki Europe, zajmuję się sprzętem biurowym. Dzisiaj jesteśmy w Białej Podlaskiej w sklepie Leoś, w którym drukowaliśmy razem z właścicielami za pomocą drukarki Oki C844, najmniejszej kolorowej drukarki A3 dostępnej w sprzedaży. Drukowaliśmy signage, czyli całe oznakowanie sklepu. Co bardzo ważne, Oki daje możliwość nie tylko wydruku codziennego faktur, zamówień, list remanentowych, ale właśnie również daje możliwość druku na żądanie konkretnych rzeczy związanych z komunikacją sklepową, od cenówek zaczynając do banerów kończąc. Klient może robić to sam, może sam projektować te materiały, może drukować odpowiednią ich ilość. Jednym z dodatkowych elementów naszego rozwiązania dla branży detalicznej jest aplikacja rozszerzonej rzeczywistości. Co ona nam pozwala? Pozwala nam na sprawdzenie, czy dany projekt będzie wyglądał dobrze na półce, będzie komponował się z innymi produktami, czy będzie odpowiednio ustawiony, czy też nie będzie zawierał zbędnych informacji, bądź nie będzie też zasłaniał innych produktów spółek. Jesteśmy przy wyspie z warzywami, z owocami. Powiedz nam, jak szybko personel sklepu powinien reagować na promocje, jak na przykład tutaj. Asiu, jeżeli mamy dobre narzędzie, takim jakim jest drukarka i chcemy wspomóc, to wtedy doskonale możemy przygotować plakat promocyjny, czyli personel wie, że na przykład produkt typu cebula pojawia się w tej cenie, może przygotować obrazek, cenę, wydrukować, wstawić i to działa. Tak samo jak mamy tutaj, kapusta pekińska, proszę bardzo, jest zdjęcie, wydruk od razu. Dodatkowo co to powoduje, jest to umieszczone na prawie linii wzroku, idealnie mnie bodźcuje, zwraca uwagę, jest w czerwonej ramce, kolory również są dobre, przez to klient skupia swoją uwagę i wie, że te produkty są w takiej, a nie innej cenie. Ma to jeszcze jedną zaletę, ponieważ te ceny są duże. Pamiętajmy, że ponad połowa osób po 45 roku życia potrzebuje okularów. W związku z tym ta wielkość czcionki tutaj zastosowanej, profesjonalnie wydrukowanej, wygląda znakomicie. Super, Marku, a co powiesz o tego typu cenówkach? Wiesz co, te cenówki bardzo mi się o tyle podobają, że po pierwsze wiadomo, jaki jest to rodzaj, tym bardziej, że mamy cebulę taką jasną, cebulę czerwoną. Mamy do tego ceny, znakomicie to wygląda, porządkuje.
co to powoduje? Ja wtedy mam wrażenie, poprzez estetyczny wydruk takiej ceny, że produkt jest w lepszej jakości. Często mówiliśmy o tym w programach, że kontekst tego, co się dzieje wokół produktu, buduje wyobrażenie klienta o jakości produktów. Dotyczy się to tak samo produktów, które są sypkie, których możemy sprawdzić, jaka jest to kategoria, czy są to orzeszki, czy są to bakalie, wagę oraz cenę. Wszystko powoduje w głowie naszego klienta, że całość wygląda profesjonalnie i znakomicie. Marku, często w sklepach, które wspólnie odwiedzamy, jest duży problem z komunikacją cen, szczególnie w obrębie produktów mrożonych. Powiedz, co sądzisz o tego typu rozwiązaniu? Powiem tak, Kasiu, razem z redakcją Hurtu i Detalu tak naprawdę ponad 3 lata odwiedzamy sklepy i to rozwiązanie jest pierwszym, które widzę, profesjonalnym, które pokazuje ceny. Dlaczego? Dlatego, że w większości sklepów, w 100%, one są wypisane często ręcznie, gdzieś tam ktoś ma dobre intencje, natomiast nie wszyscy mają ładne pismo i wtedy jest to nieczytelne. Tutaj mam wyraźnie pokazane wszystkie rodzaje produktów, które znajdują się w ladzie chłodniczej. Dodatkowo mam zdjęcie, czyli wiem, że są to mrożone ryby. Ceny za kilogram, wszystko znakomicie wygląda. Drugim plusem tego rozwiązania jest to, że kontynuacja tej szaty graficznej jest również wewnątrz lady chłodniczej. Przez to mam opisane, że jest to na przykład, czy są to polędwiczki z dorsza z ceną, czy jest to na przykład kostka panierowana z mintaja, czyli nie dość, że zachęcony tym, jakie są tutaj ceny. Co istotne na linii wzroku, kontynuację i odbicie tego rozwiązania mam również z cenówka, które jak widzę nie marszczą się, znakomicie wyglądają i profesjonalnie są w środku w tej zamrażarce. Cieszę się, że gazeta Hurt i Detal po raz kolejny zechciała do mnie przyjechać wraz z firmą Oki, która przywiozła do mnie drukarkę, która ma niesamowite możliwości. Można na niej drukować banery, plakaty, ulotki, cenówki. Rzecz bardzo przydatna w sklepie. Wiadomo, że jeśli zamawiamy ulotki czy banery w drukarni, to trwa tygodniami. Tutaj robimy to na bieżąco. Drukujemy dzisiaj, zmieniamy cenę i za chwilę mamy wydrukowaną ulotkę. Możemy to umieścić na sklepie. Jak będzie widać, wizualizacja sklepu zdecydowanie się poprawiła. Mamy banery, które brakowało u mnie, mamy ulotki, mamy cenówki, które dały niesamowite wrażenie. Pisane markerem to nie jest to. Wydrukowana cenówka zmienia estetykę i zdecydowanie wszystko poprawia w sklepie. Zmiany są oczywiście zauważalne. Byłem podczas dokonywania tych zmian. No, jest super. Jestem stałą klientką Leosia i zauważyłam zmiany. Łatwiej znaleźć są przyprawy, czy ile kosztuje dany produkt. Jest to duża cena i na pewno łatwiej jest zrobić zakupy i przyjemniej. Dzięki profesjonalnej komunikacji POS sklep zyskuje nowych klientów, klienci znakomicie się orientują, również komunikacja związana z promocją motywuje do sprzedaży, także właściwa komunikacja zwiększa sprzedaż w Twoim sklepie.